13:30 jest, proszę Państwa. Ciąg dalszy i z Chodakowską dalszy i godzina pa dalsze, godzina. Radio Kącik. Spotkania z mieszkańcami Kraśnika wyliczał, czego dotyczą najważniejsze plany Zjednoczonej Prawicy na drugą część kadencji. Odpowiednia edukacja, z tym wiąże się odpowiednia godziwa praca, płaca, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, ale nie tylko, dla wszystkich rodzin, szczególnie dla tych ludzi młodych, którzy chcą zakładać rodziny, poszukiwanie recepty na to, żeby w ten sposób zatrzymać emigrację najczęściej zarobkową z naszego kraju. Marek Kuchciński bierze udział w spotkaniach z wyborcami pod hasłem Polska jest jedna. W połowie kwietnia cykl wyjazdów do 700 miejscowości zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Warszawie i wielu innych polskich miastach odbędą się dziś marsze rotmistrza. Mają one upamiętnić Witolda Pileckiego, rotmistrza Wojska Polskiego, marsze rotmistrza. Ela Hoff, youtube.com. Oglądaj Ela Hoff, youtube.com. Mamy tutaj całą tę sytuację w Warszawie. Całą tę sytuację w Warszawie. O co chodzi? Co się dzieje? Wszystkie supermarkety mają być zamknięte. Auto odtwarzanie. Auto odtwarzanie. Auto. To jest pierwsze popatrzenie w Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Zbawiennej. No i jest kontakt z takim miejscem, gdzie my wszyscy Polacy możemy się wyjednoczyć, wspólnie modlić o łaski dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla siebie. W związku z tym jest to... Ela Hoff, kanał oglądamy, youtube.com, filmy, bo ludzie dają takie różne informacje, takie bzdury. A ty miej na... Ela Hoff. Hasan. Prezydent Donald Trump zapowiedział w zeszłym roku, był Hasan. Z Teheranem, a potężne sankcje wobec Iranu wchodzą w życie. Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi, Francją, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Niemcami, a Iranem, miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wyjście Stanów Zjednoczonych z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Trumpa. Polski Radio.
Chram i jego obietnice. Pani Anna Podakowska. Czy miał jakiś pomysł na pani osobowość w teatrze? Czy on nie wymyślał obraz człowieka? Ale to znaczy, że odkrył w pani coś? Odkrył, tak, odkrył coś, ale nie próbował mnie wtłoczyć w jakiś format. Po prostu wyjął to, co wyciągnął ze mnie, to, co było we mnie autentyczne. I wydaje mi się, że zrobił to idealnie, dlatego że zarówno Antygona, jak i później Baladyna, w której on strasznie mnie beszczał podczas prób, mówił, że jestem dobra tylko w defensywie, a w ofensywie nie potrafię być ofensywna, takie różne rzeczy mi mówił. Oczywiście ja to dzieliłam przez 4, mnożyłam przez 8 i wychodziło, że chyba tak samo będę grała jak wcześniej. Ładne. A powiedziała pani tutaj autentyczność, tak? Autentyczność, to znaczy pociągnął coś, co na scenie jest ciekawe, to znaczy prawdziwy człowiek. Co to oznacza? Oznacza, że aktor jest prawdziwy? Oznacza, że aktor... Nie gra, gra. Gra, ale jest w tym graniu tyle jego własnego przeżycia jakby. Doświadczeń też? Znaczy, mówimy o wszystkim. Doświadczeń. Jego samego w tej roli, tak? Jego samego w tej roli, tak. Mm-hmm. Że nie chowa się za rolę, tylko że a jednocześnie nie może być to do końca ekshibicjonistyczne, bo jest wtedy nieznośne, aczkolwiek młody człowiek ma to do siebie, ja byłam wtedy młoda, że nawet jak byłby nieznośnie ekshibicjonistyczny, też byłby dobry. Mm-hmm. Bo młodość po prostu wydaje to. Wydaje to. Może wolno. Wolno, gorzej jak ekshibicjonistą jest 50. Mhm. Albo 60. To rozumiem. A czy z perspektywy czasu ocenia pani, że właśnie ta autentyczność, a może coś innego było taką wartością dodaną wtedy od mistrza Hanuszkiewicza? On uważał, że ja to rozumiem. No ja to głęboko rozumiem, co mówi ta postać. Aha. No i chyba to. I on mógł mówić rację nawet. A czy w takim razie, jak się rozumie, to aktor ma wtedy mniej ograniczeń? Bo każdy z nas, i człowiek, i aktor, ma jakieś ograniczenia. Co pozwala grać aktorowi tak, że tych ograniczeń nie czujemy, że ich nie ma? Że szczerość. Jest szczerość, to jest ta autentyczność, tak? Tak, szczerość, autentyczność to na wiele pozwala. To na wiele pozwala, bo nic gorszego jak zakłamana szczerość. No tak. A czy... jakiś podchorowatość, zakłamana szczerość. Właśnie powinna mieć takie cechy, zawierać takie elementy, żeby pani zdecydowała się ją zagrać? Nie, no to tak, ale to znaczy... Dobrze jest też kreować kogoś innego. Prawda? Kogoś zupełnie innego. I to bywa warunkiem do zdecydowania się, że tak, tak, a nie bywa warunkiem, jak mnie pociągało coś, czego absolutnie nie nigdy bym sama siebie w tym nie obsadziła, bo bym na to nie wpadła, to też bym to chciała zabrać. A, czyli coś takiego też czasami nieoczywistego, włos, kompletnie przeciwko jakby wyobrażeniu na własny temat. O, tak. Rozumiem. I to jest taka poprzeczka tak, dla samej siebie? Żeby sprawdzić, zobaczyć, czy podoba. Tak, żeby sprawdzić, czy podobam i jak to zrobić, żeby to się dało zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No proszę państwa. To jest spektakl Zmienność róży. Aha, no tak, to taki koncert. Tak, ten koncert. Czy to jest tak, że... To jest Lorca, Federico Garcia Lorca z muzyką flamenco i klasyczną. Tak, czy... Tam też autentyczność, emocje i to, że zabiera pani publiczność do słonecznej Hiszpanii, to też dla pani to było w pani stylu, czy to też było jakimś wyzwaniem? To było wyzwaniem, dlatego że Lorca jest formalnie bardzo ciekawy i nieoczywisty. To jest, ta poezja nie jest taka, że dokładnie wiadomo, jak to mówić. Mhm. A i to też wymaga... Nie można tego tak rozebrać, że tak powiem, przez organizm. Tylko trzeba to zrozumieć i trzeba sobie formę znaleźć na to. Mhm.
że, bo to jest formalna też poezja, chociaż bardzo szczera właśnie, też tak jak Stachura. Bo ja bym powiedziała, że Lorca jest dla mnie właściwie bardzo podobny w tym sensie do Stachury, że w jednym i w drugim pobrzmiewa na dnie tego, co oni piszą, prawdziwe przeżycie, jakieś prawdziwe cierpienie, takie rzeczy tam są w tej poezji. Czyli znowu autentyczność. Oni nie piszą o cierpieniu, oni o swoim, broń Boże. Oni piszą o innych rzeczach, a ja czuję w tej poezji, że to pisał ktoś, kto cierpi. To wie. Mhm. Po prostu wie, o czym pisze. Czyli to też podskórnie emocje. Emocje. Tak? No emocje nie tylko, no bo przecież cierpienie można też rozebrać w kategoriach intelektualnych. Dlaczego? To jest cierpienie. Kim jesteś ty, kim jestem ja? Oddycham pytaniem to wszystko, co mam. Pani fascynacja twórczością Stachury to od zawsze? Gdzieś tak podskórnie? Znaczy, nie, bo to było w 82 roku na wakacjach, kiedy Krzysztof Bukowski, mój przyjaciel, znalazł, bo to było wtedy drukowane tylko w literaturze. W literaturze, tak, bo było takie czasopismo, było literatura. Stachura w odcinkach, to były jego różne fragmenty. I tam też szło Fabula Rasa w odcinkach. Krzysztof to złapał, a było zapowiedziane wydanie książkowe, że zaraz. I on to złapał, przeczytał, i ponieważ mnie dobrze znał, więc powiedział, może to powinnaś zrobić, bo to jest dla ciebie. Moglibyśmy razem, ja bym mówił kilka słów o Stachurze, ty byś tak, Roman Ziemlański zagrał. I tak to powstało. Że początkowo ja tylko jestem okresach i takie opowiadanie, tego opowiadania mówiłam się, kiedy zadyfragmentuję. Ale bo jeszcze nie było tego, a później się okazało, że jest dość materiału, żeby z Fabula Rasa i oto zrobić spektakl, no i właśnie dodać mu te piękne piosenki. I to jest ta msza wędrującego, która... Msza wędrującego to jest tytuł Wojtka Siemiona. Tak, ale chcę zapytać o tę ilość spektakli. 3000. 3000. Znowu teraz wracamy do tego. Gdzie pani grała, jeśli chodzi o te 3000 razy? Wszędzie. I jak to jest? Powiedziała pani, że wtedy, kiedy aktor, że to jest najlepsza szkoła, jeśli chodzi o te różne miejsca, no różną publiczność. Jakie były? Jakie to były miejsca? No ja mogę rzucić żartem, bo ten akurat jest malowniczy. Kiedyś graliśmy w muszli koncertowej w parku w Krynicy Morskiej. Tak, wiem, która to muszla. I tam po prostu były takie, ja miałam długą sukienkę taką pseudoskórzaną, dość do samej ziemi. I takie były szpary w tym. I tak na górze po niebie latały, bo to migi latały wtedy, przygotowywały się do jakiegoś pokazu. I całe takie petardy tych migów latały, ja musiałam przeczekać. Aha. Więc jak wtedy postanowiłam przerzucić pacyfistyczne wiersze na to miejsce, gdzie te migi, żeby się jakoś dostosować do sytuacji. Dobrze to wychodziło, ale aha, najgorsze było to, że w pewnym momencie czuję, że coś mi chodzi po nodze, pod tą sukienką. I w pewnym momencie, jak Roman Ziemiański tak stoję, myślę sobie, nie mogę tych nóg ruszyć, bo jak je poruszę, to mnie to dziabnie. Ma prawo. I Roman Ziemiański zaczął grać wtedy, bo on o tym nie wiedział, ale miał moment, kiedy grał celówkę. I ja się cofnęłam. Aha. I zobaczyłam, że tam, gdzie stałam, w tej szparze, jest gniazdo os. I one mi pod sukienkę właśnie wchodziły wszystkie. No było to ciekawie. Dla os bardzo ciekawie, prawda? Więc zeszłam po prostu tak, jak muszę na grzyby, gdzieś tam z tyłu tego i podniosłam tę sukienkę i wytrząsałam, co się dało. I potem stanęłam butem na tej szparze i już tak spędziłam cały koncert. Jej. A zdarzało się tak, że to nie była muszla koncertowa, i tak, tylko jakieś wszędzie było, na przykład graliśmy na Mazurach nad jeziorem wieczorem, właściwie w nocy już. I to było morze ludzi. Morze, to było kilka tysięcy, jak nie więcej. No i na atmosferę. Kilka tysięcy, kilkadziesiąt, to tak jak nawet tych Woodstockach, czy Woodstock to nie był Jarocinach. W Jarocinach raczej, prawda? Tak. Zresztą to było w Jarocinach. Taka, tak. I ci ludzie wszyscy, jak zmierzchło,
ludzie mieli wszyscy świece w rękach. To było wspaniałe. Ale piękne. Piękne przeżycie. I tak falowali razem z tą muzyką. A proszę powiedzieć, no i w teatrze grałam oczywiście. No właśnie, a publiczność teatralna, a publiczność taka, o której pani mówiła przed chwilą, to jest ta inna energia? Różnie bywa, dlatego że publiczność teatralna wie, na co idzie. A to jednak powinnaś trochę przygotowana. To jest przygotowana i jest w porządku. Bardzo, bardzo jest interaktywna, bym powiedziała wręcz, bo bardzo chcę tego słuchać. Ale jest publiczność też jeszcze taka, którą się zagoniło na spektrach. To ta jest trochę gorsza. To się zdarzało czasami, ale rzadko. Ale nie, oczywiście oni słuchali, tylko że widziałam, że nie jest to ich marzeniem. Mhm. Natomiast a ta publiczność taka jarocińska, to koszta koncertowa też jest przypadkowa. To są ludzie, którzy o, Chodakowska, a fajnie, Sakura, o, no, o, tak. I tylko tyle, prawda? Ale fajnie słuchali bardzo. On się świetnie w plenerze właśnie mówi, tylko musi być dobre nagłośnienie. Natomiast ta publiczność jarocińska, no to są ludzie, którzy są bardzo często, byli fanatycznie, słuchali w te teksty, także to jeszcze wielka radość grać dla nich. Prawda? Mhm. A nad czym pani teraz pracuje? Teraz robię z kolegą próby i reżyserem, który w tej chwili akurat mamy przerwę, ale ja się z kolegą spotykam, dalej się uczymy, sztukę na dwie osoby, tę, w której Olbryski nie chciał grać, czyli Heiner Müller Quartet. No, sztuka jest, no gorzko obrazoburcza, ale to jest właściwie przy tej próbie wysokości, że tak powiem, tego języka, bo to jest wielka proza, właściwie poetycka proza, to nic nie wiadomo jeszcze, czy to w ogóle będzie obrazoburcze, czy to się nagle nie stanie jakimś głosem współczesnego, konającego świata po prostu. Tak, już zawsze zadaje pytania, tak. Prawda? Tak, tak, bo to jest zgnilizna do sześcianu, znaczy jakby duchowa zgnilizna, bo tam no, zgniza, oni rozmawiają ze sobą właściwie jak wrogowie, a udają przyjaciół. Także to bardzo pasuje do dzisiejszego świata. Mhm. Myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie i że to może być też wciągające dla publiczności. Teatr w pani życiu bardziej panią przyciągnął, wciągnął niż film? Nie, to nie na ciągu, tylko tak generalnie. Film to jest taka przypadkowa historia, bo ja nigdy nie miałam takiego swojego reżysera, jak Krystyna, na przykład Janda miała Wajnę, prawda? Tak. Ktoś tam miał Zanussiego, a ja miałam po prostu, grałam w filmach, no grałam nawet całkiem fajne role, tylko że nigdy to się nie stało jakąś domeną. Ja lubię film, tylko że, bo to jest ciekawa praca warsztatowo. Bo ty musisz znać tak dobrze, co ty chcesz zagrać i reżyser, no ale reżyser to oczywiście, reżyser też wypuszcza najpierw aktora, co on tam mu nagada, bo po prostu to jest ciekawe. Wajda zresztą mówił podobno, że najważniejsze w realizacji filmu jest scenariusz, obsada, a później to jest żmudne piłowanie lobzego. Po prostu w tym przypadku jest tak, że reżyser często oczekuje, że aktor mu podpowie swoim graniem. Mm-hmm. Da mu tę taką przestrzeń i on tak, chyba że przychodzi ktoś już tak formalny w myśleniu, że aktor ma grać tak i nie inaczej i po prostu wtedy jest ciężko. No ale też tak można. Natomiast tutaj dla mnie to było tak, że ja grałam, bo chciałam zagrać w filmie, bo to były ciekawe role, ale to nie zostało w mojej świadomości jako wydarzenie duchowe. Mm-hmm. No nie, no po prostu no, grałam. A na jakich spektaklach pani dobrze się czuje jako widz? Co one muszą mieć? One muszą mieć, nie powiem serio. Serio? One muszą mieć jakąś taką formę, której jeszcze nie widziałam. Czyli zaskakiwać. Zaskakiwać. Jak mnie nie zaskakuje teatr i człowiek, to może być nawet bardzo ciekawie, ale ja przysypiam. Mm-hmm. Tak. W środku przysypiam. Tak. Mm-hmm. Dusza, zmysły, po prostu. Tak, tak. Nie, to nie jest nic takiego, co by jednak sprawiało w takiej dodatkowej... Ja widziałam spektakl Eugenio Barby.
To były ze dwa spektakle, czy trzy widziałam i za każdym razem no nie spodziewałam się, że tak można robić teatr, to mi się bardzo podobało. To były te najpiękniejsze momenty? Były piękne, tak, tak. Widziałam fenomenalną Oresteję Steina. Stein. Tak. To było grane w Teatrze Wielkim. Na zmniejszonej takiej widowni, to trwało 6 godzin czy 5, i dwie przerwy czy trzy przerwy, ale to było, ojej, to też pomyślałam sobie, że takiego teatru nie znam. Chciałabym się w nim znaleźć na moment. To rzeczywiście było wspaniałe, ale to się rzadko zdarza. Czy Peter Brook, który przyjechał kiedyś do Narodowego ze Snem Srebrnym, nie jest, ja gadam, ze Snem Nocy Letniej. Ze Snem Nocy Letniej i to też był teatr, którego się nie spodziewałam. I to było przeżycie. No było przeżycie, bo niesamowite rzeczy się działy na tej scenie. A wszystko tak prosto. Prawda? Tak, bo wiecie... To jest najtrudniej zrobić tak najprościej? Najtrudniej jest zrobić skomplikowaną rzecz tak prosto, że się wydaje po prostu tak oczywiste, że tak poszło. Poszło, tak. A to jest strasznie skomplikowana rzecz. I tu jest sztuka. Ale to jest sztuka taka, no, ekwilibrystyka, intelektualno-ruchowa, to są trudne rzeczy. To taka wyższa szkoła jazdy dla aktora. No tak, wyższa szkoła jazdy też. Nie bez powodu. Tam był taki moment, jeździ. Jeden w tym bruku, który pamiętam, tam wiele pamiętam, bo to było strasznie dawno, bo to jeszcze za Hanuszkiewicza, bo tu tak. Starczy był pokazany. Że, nie pamiętam, która postać goniła aktorkę. No chyba ten ważny taki tam, no nie wiem, zapomniałam sobie, który, nie pamiętam. W każdym razie gonił aktorkę po scenie i były różne drzwi otwarte i ona nie chciała go wypuścić, bo to na tym polegało, że ona nie chciała, żeby on wybiegł przez te drzwi, ja sobie przypominam. I w pewnym momencie oni tak zrobili, że ta aktorka, nie mogąc go zatrzymać, po prostu w poprzek zawisła na tych drzwiach. A było to tak zrobione, że on ją ciałem przycisnął. Niesłychane. Ale tego nie było widać w ogóle, bo on ją przytrzymał ciałem, żeby ona nie spadła. Bo ona wisiała w poprzek, po prostu równolegle do podłogi. Aha. No to rzeczywiście zaskakujące. I za chwilę trwało. Prawda? Ułamek sekundy. A nie wyjdziesz. Pach. I już. Tak. Prawda? Takie ułamanie wszystkich takich przyzwyczajeń albo konwencji, prawda? To jest dopiero. Nie, no w ogóle to jest teatr. To jest teatr. To jest teatr, który ma naturę teatralną. Natura teatralna, naturą teatralną. A chcę panią zapytać teraz o, powiedziałabym może, drugą pasję? O pani pasję, którą pani dzieli, poświęca czworonogom, zwierzętom. Czworonogi, tak. Się zastanawiam, czy jeszcze na jakiejś jednej nodze coś kocham. Wszystko tak. Kocham. Niemen mówił pięknie, bo on był wegetarianinem. Ja niestety jeszcze nie dorosłam do tego, chociaż już kiedyś próbowałam. Ja mówię, dlaczego Czesław jesteś wegetarianinem? Bo to on był u nas w Teatrze Narodowym, on miał swoją wielką salę za Hanuszkiewicza i sobie tam ćwiczył, ale w swoich mugach. Tak. On mówi, może masz wskazę białkową? Bo powiedziałam. Na przykład. On był chory zawsze, tak. Ale on powiedział mi tak, nie jem niczego, co ma twarz. To je przekonało. Prawda? To piękne jest. Nie jem niczego, co ma twarz. A jakie twarze mają ludzie, którzy dokuczają, męczą zwierzęta? Nie mają twarzy. Nie wiem, no mają twarz, jeśli można by się odnieść do jakichś takich wzorców religijnych, to by powiedziała, że to jest twarz diabelska, nieświadoma. Świadoma, bo to jest, głupota też jest diabelska. Bo to jest bezcenna głupota i brak wrażliwości. A taki brak wrażliwości, którego pojąć nie można, a trzeba sobie jakoś wytłumaczyć, to wygląda, że to diabelstwo jest jakieś. My nie potrafimy być odpowiedzialni jako społeczeństwo, kiedy przygarniamy zwierzęta, a później się nad nimi... To nie społeczeństwo, to po prostu są ludzie, którzy nie wiedzą, co robią, no. W ogóle nie wiedzą, co robią. No ja ich nie potępiam, bo to są biedni, no. Ale jeżeli zaczynają mi dręczyć zwierzę, to przestają być biedni, a zaczynam myśleć o nich bardzo źle. Tak, tak. I należy im się nagana. Ja tak sobie nagana. Mówię nagana. 500 minimum. To jest to powinna być nawiązka do 10 tysięcy złotych. Nie wypłaci się nigdy, to już jest to prawo. Tak. Zamianą na więzienie. Proszę bardzo. Tutaj nie ma co mówić o pedagogice, o nauczaniu.
trzeba ludzi nauczać. To swoją drogą, to dzieci trzeba nauczać. A co zrobić z dorosłymi? Dzieci w szkole mogą mieć takie zajęcia i powinny mieć, które pobudzają wyobraźnię i empatię. Natomiast nie, na dorosły to już ma małe szanse na to, że się zmieni. W związku z tym lepiej mu dać 10 tysięcy na wiązki. Albo 100. Bo Patryk Jaki, który to wymyślił, przegłosował to. Przegłosowali to w Sejmie. Bo teraz jest duża nowelizacja, czeka na uruchomienie. No i jatki, które się dzieją wokół tego, właśnie zrobiły się panoptykalne. Bo są straszne jatki koło tego. Bo jest wola pana prezesa Kaczyńskiego, taka wola, bo wyraził taką wolę, że na przykład on jest za zlikwidowaniem w Polsce hodowli zwierząt futerkowych. No to ilość bagna i napaści, zresztą jest to bronią swoich interesów, która się wylała na wszystkich z tego powodu, no jest taka, że na mnie to działa jak płachta na byka i chciałam jak najszybciej to uchwalić. Dlatego, że albo jest XXI wiek i próbujemy trochę zrozumieć, czym jest empatia, i tak nie zrozumiemy do końca, bo dopóki istnieją intensywne hodowle zwierząt na mięso, nie ma mowy o pełnej empatii. W ogóle to jest katastrofa też dzisiejszych czasów. To jest dla mnie część tego, co ja bym nazwała grzechem pierworodnym człowieka. Że nie to tak, że żywo z wiadomości dobrego i złego, to też. Ale na tym drzewie być może było właśnie to, że nie wolno krzywdzić za bezdurno. Tylko dla pieniędzy. Mhm. A zwierzę czuje. Jest istotą, która czuje, która nawet myśli. Nie tylko instynkty. A zresztą nawet gdyby tylko, to jakie my mamy prawo? Prawda? Także to jest dla mnie tak oczywiste, że no, będziemy nalegać na to i będziemy walczyć o to, żeby ta zakaz hodowli zwierząt futerkowych był w Polsce, stał się faktem. Żeby ubój rytualny, który w tej chwili mamy przywrócony przez prezesa Rzeplińskiego, bo był przecież dzięki dyscyplinie klubowej PiS-u w 2015 roku skasowany w Polsce. Były wielkie afery, ale był skasowany. To teraz został przywrócony. Najgorsze jest to, że ten ubój rytualny bynajmniej nie służy temu, czemu mógłby służyć w ramach tak zwanej konstytucyjności, co też jest dyskusyjne. Gdybyśmy miały powiedzieć teraz, gdyby pani zechciała powiedzieć, że Polacy tak deklarują, że tak kochają zwierzęta, co mogą zrobić, kochając, żeby tak nie niszczyć? Mniej gadać, więcej działać. O, I niech to będzie puenta. Dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, moim państwa gościem dzisiaj w Studiu Polskiego Radia 24 była pani Anna Chodakowska. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci? 14. Czas na informację dnia. Objazd po Polsce i rozmowę z wyborcami. Marszałek Sejmu spotkał się dziś z mieszkańcami Kraśnika. Ekstremalnie trudne warunki w kopalni Zofiówka. Ratownicy szukają trzeciego z zaginionych górników. Informacja dnia, także Kraków i uroczystości ku czci świętego Stanisława w Bazylice na Skance. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Parlament będzie wspierał rząd w realizacji programu na drugą część kadencji, zapowiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który spotkał się w Kraśniku z mieszkańcami Lubelszczyzny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po Polsce i rozmowy z wyborcami. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Nasążnik. Na pierwszym miejscu listy priorytetów Zjednoczonej Prawicy niezmiennie jest polityka społeczna. Godna praca, godna płaca i program mieszkaniowy to nie tylko zachęta do zakładania rodziny, zaznaczał Marek Kuchciński. Poszukiwanie recepty na to, żeby w ten sposób zatrzymać emigrację najczęściej zarobkową z naszego kraju. Marszałek Sejmu przypomniał, że rząd skupia się także na reformie gospodarczej. Następuje repolonizacja m.in. systemu finansowego, ale także przemysłu, który gwarantuje miejsca pracy. Własność
własność, którą kilkadziesiąt pokoleń naszych przodków budowało, żeby to była własność polska. To zdaniem marszałka Kuchcińskiego będzie fundamentem poczucia bezpieczeństwa Polaków i silnej pozycji Polski w Europie. Wszyscy powinni być traktowani równo w tej wielkiej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. Marek Kuchciński uczestniczy w serii spotkań najważniejszych polityków PiS z Polakami. Akcję zapowiedział w połowie kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ewa Masążnik, Polskie Radio 24. Nie żyje dwóch z trzech poszukiwanych górników, których odnaleziono w kopalni Zofiówka. Do jednego ratownicy dotarli wczoraj wieczorem, drugiego odnaleziono dzisiaj. Ratownicy natrafili na nich w zalewisku podczas wypompowywania wody. Z Katowic Joanna Opas. Lekarz, który dokonał oględzin ciał, stwierdził zgon, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego natomiast dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Pod ziemią pracuje 18 zastępów ratowników. Zarówno rodziny górników, jak i ratownicy są pod stałą opieką psychologa. Demokracja musi zakładać zgodność porządku prawnego z prawem moralnym. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki wygłosił homilię podczas uroczystości ku czci świętego Stanisława w krakowskiej bazylice na Skałce. Arcybiskup mówił, że nie wolno przeceniać demokracji, czyniąc z niej namiastkę moralności. Dodał też, że jedną z najważniejszych zasad poprawnie funkcjonującego państwa demokratycznego jest praworządność. Należy przestrzec przed lekceważeniem formalnych reguł. Są one czymś więcej niż zewnętrzną formą. Są wyrazem wartości, jakie stanowią wolność i prawo. Polityczna praktyka, która z nich korzysta, choć wymaga wiele cierpliwości, ma większą szansę znalezienia lepszych merytorycznie rozwiązań niż autorytarny rząd mniej związany prawem i regułami. W uroczystościach ku czci świętego Stanisława w Krakowie wzięło udział kilka tysięcy osób. Wierni przeszli w tradycyjnej procesji ze wzgórza Wawelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. W procesji nieśli sztandary i relikwie świętych, w tym świętego Stanisława. Pierwsza procesja ku czci świętego Stanisława z Wawelu na Skałkę odbyła się w 1253 roku po jego kanonizacji. Misja głoszenia Ewangelii, którą Jezus powierzył swoim uczniom, jest obecnie odpowiedzialnością i obowiązkiem wiernych. Mówił podczas spotkania z wiernymi w Watykanie papież Franciszek. Kościół katolicki obchodzi dziś pamiątkę Wniebowstąpienia Pańskiego. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na modlitwie Regina Celi do Królowej Niebios. W krótkiej katechezie powiedział, że Jezus powierzył misję głoszenia Ewangelii małej grupce prostych, nie liczących się w społeczeństwie ludzi, którzy nie byli intelektualistami, a mimo to dzięki Duchowi Świętemu przesłanie miłości i miłosierdzia Chrystusa dotarło do każdego zakątka świata. Papież podkreślił, że ta misja trwa. L'ascensione del Signore al cielo. Wniebowstąpienie Pańskie rozpoczęło inną formę obecności Jezusa pośród nas. Wymaga ona od nas, byśmy wyszli Jezusowi naprzeciw, służyli Mu i byli Jego świadkami wobec innych. Po modlitwie papież wyraził solidarność z ofiarami dzisiejszych zamachów na trzy kościoły w Indonezji, w których zginęło 11 osób, a ponad 40 odniosło rany. Do zamachów przyznało się tzw. państwo islamskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bardzo przyjemne dziś temperatury za oknem, od 22 stopni na Lubelszczyźnie, 24-25 na Mazurach i w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Słońca nie zabraknie, jedynie na wschodzie może się zachmurzyć i przelotnie padać. Synoptycy nie wykluczają także burz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niedziela 13 maja, na zegarach 5 minut po godzinie 14, Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, to weekend w Polskim Radiu 24. A już teraz przy naszym telefonie gość Krzysztof Czapański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarny zespół Przyjaciół Zwierząt. Kłaniam się nisko, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak duża szansa na dziś jest na uchwalenie ustawy, której projekt wniósł pan kilka miesięcy temu, dokładnie w listopadzie ubiegłego roku, ustawy poprawiającej los zwierząt w naszym kraju? No, trzeba po pierwsze powiedzieć, że to jest projekt, więc pan
promowaniem albo trawienie publicznych pieniędzy na ochronę zwierząt w Polsce. Te pieniądze właśnie, jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, często są marnowane albo przechwytywane przez złych ludzi, którzy prowadzą pseudoschroniska, tak zwane umieralnie. I po prostu zarabiają na cierpieniu zwierząt. Tych patologii w tym obszarze jest więcej, to są pseudohodowle między innymi. Generalnie chodzi o to, żeby pieniądze, które jako społeczeństwo wydajemy, a bardzo duże pieniądze wydajemy poprzez fundusze gminne czy służby państwowe na ochronę zwierząt w Polsce, służyły rzeczywiście tej obronie. Także to jest główne zamierzenie tego projektu. Są też szczegółowe propozycje, żeby poprawić warunki życia ludzi, bo stajemy po stronie właśnie tych warunków, po stronie tych ludzi, którzy cierpią na przykład w wyniku ulokowania w ich miejscowościach ferm zwierząt futerkowych, co niszczy ich system ekologiczny, przede wszystkim psuje powietrze i powoduje wyludnianie się tych miejscowości, drastyczny spadek cen ziemi i tak dalej. A rachunek ekologiczny, jakim się posługują zwolennicy z tych ferm, jest bardzo ograniczony. Ogranicza się tylko do zysków bezpośredniej właścicieli tych ferm i do tych kilkuset miejsc, około 1000 miejsc pracy w tych fermach w całej Polsce. Pan w jednym z ostatnich wywiadów mówił, że powody, dla których należy te fermy zamykać, są... Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest... To niedziela, supermarkety są zamknięte. Sprawa, byśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdzić naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławmy Panu. Bóg zapłać, jak to się z nami modli. Bóg zapłać, Panie. Pozdrawiamy Panią. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy wraz z nami się modlili i za tę wspólną modlę. Dziękujemy. A na zegarach 9 minut po godzinie 14. Wytrwale działać na rzecz odpowiadania przynajmniej części rozwiązań tego projektu. No, projekt jest bardzo szeroki, o tym Pan wspomniał. Mówi nie tylko o zakazie hodowli na futra, ale też między innymi o zakazie uboju do zakłócania, rozłożonym na kilka lat zastępowanym przy końcu ze skojcami, zakazie wstrzymania zwierząt cyrkowych, przygotowania w rynkach polskich utrzymania, jeżeli to znaczy wyeliminowanie pseudohodowli. Oczywiście mówię, każda z propozycji zawartych, konkretnych propozycji szczegółowych zawartych w tym projekcie wymaga dyskusji w komisjach merytorycznych, najprawdopodobniej również modyfikacji. Pojawiają się też argumenty bardzo rzeczowe i właśnie merytoryczne, sensowne dotyczące tego projektu. On wisi na stronie sejmowej, więc może różne środowiska mogą się z tym zapoznać. Wpływa dużo propozycji, poprawek i mówię, one mają często ręce i nogi, więc trzeba by było to zrobić już w trakcie procedowania. To są też niestety sprzeciwy wynikające z bardzo takich partykularnych interesów. Zrozumiałe po ludzku, no ale nie do przyjęcia w skali społecznej. A które z zapisów projektu tej ustawy budzą największy opór polityków, którzy no, finalnie będą przesądzać o jej losie? Znaczy, tu są takie trzy obszary, w których przynajmniej te opory, czy te sprzeciw, czy takie głosy sprzeciwu są najbardziej słyszalne, tak? Są najbardziej ekspansywne w opinii publicznej. To jest sprawa uboju rytualnego. Nie ma, broń Boże, zakazu tego uboju, byłoby to sprzeczne z naszą konstytucją, która gwarantuje wolności religijne, a zgodnie
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sprzed paru lat, ubój rytualny jest częścią jakby tych wolności i on nie może być w Polsce zakazany. W naszym projekcie oczywiście też nie jest zakazany, ale można dyskutować i trzeba dyskutować na temat technik tego uboju. Są techniki bardziej dolegliwe dla zwierząt i mniej dolegliwe. Mam tu na myśli klatki obrotowe. Proponujemy zakazania tych klatek, stosowania tych klatek obrotowych przy uboju rytualnym, co i ograniczenia się do innych technik tego uboju, mniej traumatycznych dla zwierząt, choć oczywiście każdy ubój, no, ale to też normalne, przy normalne uboje, no, jest to oczywiście przeżycie traumatyczne dla zwierząt, ale chodzi o to, żeby w czasie się nie przedłużało, nie było zbyt długie przeżycie. Więc to jest jeden obszar, który na pewno będzie wymagał dyskusji i różnych też modyfikacji ewentualnie w tym projekcie, choć mówię nie i on, broń Boże, nie zawiera zakazu uboju rytualnego. Druga sprawa to są fermy zwierząt futerkowych. Tutaj proponujemy zakaz, choć na przykład w Niemczech i w Szwajcarii wprowadzono zamiast zakazu, wprowadzono wymagania wobec tych ferm takie, że tam norki mają mieć takie same warunki jak w ogrodach zoologicznych. No co de facto oznacza, że te fermy się albo nie powstają, jak Szwajcarii, albo się wynoszą, jak z Niemiec, bo to są warunki dla nich nie do przyjęcia dla właścicieli tych ferm, ponieważ to pod znakiem zapytania stawia to w ogóle sensowność ekonomiczną tych przedsięwzięć. My proponujemy bardziej radykalne rozwiązanie, ale z tym samym skutkiem, czyli po prostu zakazu istnienia tych ferm, to budzi duże opory. No ja na przykład zapytałem, bo była taka dyskusja w Pałacu Prezydenckim na temat właśnie tych ferm hodowlanych, zwierząt futerkowych. Spytałem tych hodowców, czy gdybyśmy prowadzili do tego projektu zapisy z analogicznych ustaw w Niemczech i w Szwajcarii, bo czy to by ich satysfakcjonowało. Otóż zapadła głucha cisza, dlatego że ci właściciele wcale nie chcą podnosić standardów, bo oni uważają, że tam powiększą klatkę o pół metra czy o metr i będzie wspaniale. Otóż nie będzie wspaniale, ponieważ norka jest zwierzęciem wodno-ziemnym, wymaga kontaktu z wodą i przestrzeni pewnej i żadna klatka jej tego nie zapewnia, a życie w klatce oznacza, że od urodzenia do śmierci ta norka przeżywa straszliwe klatki. Panie Boże, musimy stawiać niestety kropkę, ale mam nadzieję na kolejne dyskusje w tej kwestii. Z uwagą śledzimy losy projektu ustawy poprawiającej los zwierząt w naszym kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Krzysztof Czabański był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dzisiaj, proszę Państwa, 13. Warto czytać. I same niespodzianki. Witam dzisiaj gościem Polskiego Radia 24 i audycji Warto Czytać. Są Pani Adrianna Michalewska. Warto Czytać. Aha, Żydówka dała reklamy. W międzyczasie, wąż, no, nie można na chwilę, wiesz, wyjść ze studia, bo no, na każdym kroku kręcą, na każdym kroku kombinują, myślą, że przez nasz kanał będą tu się, wiesz, reklamować i oczywiście pieniądze mieć, a dzisiaj jest 13, proszę Państwa, maja 2018 roku i supermarkety są zamknięte. My tutaj mamy też na 13 maja dzisiaj bardzo ciekawy program. Będziemy mówić o świętych prawosławnych, czyli takich, którzy nienawidzą lichwy. Lichwy, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, tu Warszawa nie jest prawosławna, Warszawa może nie wiedzieć, tu są potyczki. Mówią, proszę Państwa, w internecie, przecież ja też tego nie wymyśliłam, że Żydzi z Żydami walczą o Tel Awiw w Warszawie, gdy jesteśmy no, w Warszawie nad Wisłą na Mazowszu, tutaj pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, że strasznie walczą o ten Tel Awiw.